Dobry wieczór ponownie. Rozłącza mnie z powodu słabego internetu. Ja to wprawdzie mam dobry internet, ale pogoda jest dosyć burzowa i deszczowa. Mam taką prośbę, żebyście dali, czy widać, słychać, dajcie znać. Mamy fajny temat. Gościem jest Karolina. Karolina Endorfina, z którą już rozmawiałam. Super dziewczyna. No dobrze, wygląda na to, że coś załapuje. Będę wdzięczna za informację, czy nie przecina, czy nie. Nic się nie dzieje. Ja Karolina tutaj spróbuję dołączyć do naszego spotkania. Widać, słychać, wspaniale. Super. Dzień dobry, dzień dobry. Uda. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. To trochę słuchaj, jak wiesz, no, sprawdziłam dzisiaj. Ostatnim razem rozmawiałyśmy w grudniu 2022, więc czas jakiś. Okej. 7 miesięcy, no to nieźle. Super. Mamy dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo jest o ruchu, ale też o ruchu w kontekście zdrowia emocjonalnego, czyli taki, wiesz, fajnie, trochę mój temat, bardzo lubię gadać o tych tematach, jak sobie radzić z emocjami, jak je uwalniać, jak podchodzić do tego w taki rozsądny, zdrowy sposób. Ale zanim, to może przedstawisz się naszym widzom, naszym followersom, kim jesteś, co robisz na mnie. Cześć Aniu, bardzo mi miło znowu z Tobą rozmawiać. Tak, ja się nazywam Karolina, w Instagramie jestem znana jako Karolina Endorfina, bo endorfin mi nie brakuje. I jest to tak naprawdę właśnie powiązane z aktywnością. I mój profil głównie jest o aktywności. To chcę przemycać, o tym chcę mówić, bo uważam, że to jest taka nasza trochę polityka, lisa na przyszłość, na starość po prostu. I tak, to jest rzecz dodatkowa, ale całym serduchem w tym jestem, bo na co dzień zajmuję się zamówieniami publicznymi od 8 do 16, a poza tym właśnie się tutaj tak uaktywniam. Jestem instruktorką fitness, prowadzę treningi w małych grupach, treningi slow jogging, nordic walking, jestem instruktorką również jogi, także tak. Wspaniale. Skąd jesteś, jakby nasi widzowie chcieli dołączyć do Centrum Ciebie? Polski, nieopodal. Wszyscy słyszeli, Karolina Endorfina z Łodzi, która się zajmuje zamówieniami publicznymi. No, powiem Ci, że szok. Ale tego o Tobie nie wiedziałam. Aż się poprawię na początku. Że urzędniczka i proszę, jaka wiesz, energia. Nie, wiesz, mi się wydaje, że zobacz, jak stereotypowo myślę, ale że urzędnik to jest taki skupiony, wiesz, bardzo taki drobiazgowy, konkretny, nie? A ty sprawiasz na mnie wrażenie po prostu chodzącej radości. No bardzo mi pasuje zresztą twój przydomek instagramowy. I tak mam cię, wiesz, w zbitku, jako jeden, Karolina Endorfina. Tak. No wiesz, to jest takie, myślę, takie yin yang, bo ja jestem skrupulatna i nawet na tych treningach jestem skrupulatna, bo tam różnych rzeczy pilnuję, ale właśnie myślę sobie, że tak, to jest ta moja druga strona, że mam tyle energii, którą chcę się podzielić i pokazać ludziom, że można od 8 do 16 siedzieć za biurkiem, a potem można robić różne inne fajne rzeczy, no. Wspaniale, wspaniale, nie tylko usiąść. No dobrze, to mamy taki temat, wpływ ruchu na zdrowie emocjonalne. Chciałabym jak zawsze, żeby ten nasz live, który będzie zapisany, mam nadzieję, że uda się go zapisać, trafił do osób i dał im jakąś wartość. No więc chciałabym, żebyśmy nie po prostu sobie pogadały jak koleżanki, tylko żebyśmy pogadały jak koleżanki, ale tak skutecznie zachęcając do pewnych działań. I teraz zaczynając od samego początku, czy ruch ma faktycznie wpływ?
wpływ na to, jak się emocjonalnie czujemy, jak sobie radzimy z różnymi emocjami. Jak jest wiesz co, no, według i czy mnie masz na to dowody? Tak. Ja jestem chodzącym dowodem tego tak naprawdę i często dostaję pytania, co ty robisz, że ty masz tyle energii? No, ruszam się. Bywam smutna, jak każdy człowiek. To jest normalne i naturalne, mamy różne emocje. Natomiast raczej tych jakby ciągnących w dół emocji jest we mnie mniej. Być może ja też tak jestem skonstruowana, ale mam mnóstwo znajomych koleżanek, które właśnie przez to, że zaczęły się ruszać, mówią, kurde Karolina, ja mam mnóstwo energii, mnie się więcej chce. Dodatkowo jakby ja też sporo czytam i badania na ten temat mówią, psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy też mówią o tym, że jakby farmakoterapia, dbanie o siebie jest ważne, ale właśnie dołączmy do tego ruch, bo to nam dobrze zrobi. Ja wiem, że czasem, kiedy człowiek jest w dole, na samym dole, to trudno jest wykonać ten pierwszy krok. Bardzo trudno nawet czasem. Czasem to jest niemożliwe, czasem się nie chce wstać z łóżka, ale warto próbować i nawet jeżeli to będzie 100 prób, albo 1000 prób, to ja wierzę gorąco w to, że to się wreszcie uda. No to, bo teraz zahaczyłaś tak trochę temat, wiesz, depresji klinicznej, prawda? Więc ja uważam, że depresja kliniczna wymaga klinicystycznego podejścia, przepraszam za złamany język, czyli podejścia specjalisty, tak? Psychiatry w tym wypadku, szczególnie jeżeli są myśli, no takie myśli już samobójcze, tak, jakiś taki trudny moment. Ale załóżmy, że rozmawiamy o osobach zdrowych, które mają mniej energii fizycznie, tak, czyli mają poczucie, że nie mają energii, są babkami albo chłopakami w wieku takim średnim, czyli 40, 50 i plus, no i nie ruszają się, no to jak mają zacząć i co im to da? Jak zrobić ten właśnie pierwszy krok? Bo mówisz, że są próby. Wiesz co, myślę sobie, że tak, po pierwsze warto by było poszukać czegoś takiego, co nas nie odrzuca na dzień dobry, tak? Czyli to nieważne, co jest aktualnie modne, gdzie ewentualnie koleżanki chodzą, aczkolwiek te koleżanki też mogą być ważne. I jakby szukajmy czegokolwiek, jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Ja na przykład osobiście nie znoszę pływać, no więc ja nie próbuję tego robić na siłę, no to jest nie moja bajka. Jest tak wiele różnych aktywności, że naprawdę jest w czym wybierać, bo to może być i spacer, zacznijmy prosto, tak? To może być rower, to może być, no nie wiem, ktoś lubi jeździć na nartach. Pamiętam, że ty grałaś w golfa. Więc jakby szukajmy czegokolwiek, co na dzień dobry jest chociaż mikro szansa, że nam się to spodoba. No ale właśnie, może się okazać, że no nie podoba mi się nic, no po prostu nic mi się nie podoba, właściwie w ogóle nawet nie wiem, czy mi się cokolwiek podoba, bo ja nigdy w życiu niczego nie próbowałam. No to wtedy mogą przyjść na pomoc te koleżanki, znajomi. Może się jesteśmy w stanie pod kogoś podczepić, bo właśnie widzimy, że ktoś no właśnie ma tyle energii. No skąd ty masz tyle energii? No a słuchaj, we wtorki to chodzę tu i tu. No to idź, spróbuj. A może się spodoba. No a teraz jak ta koleżanka, już się umówię z tą koleżanką, to tak jak z pójściem na kawę. No umawiam się na kawę. Często dziewczyny z tym... Dziewczyny, nie na ciastko i kawa, tylko idziecie ćwiczyć. Wiesz co, mi się przypomniała taka historia, dziękuję ci za to, że to mówisz. Ja po urodzeniu syna poszłam po prostu w sport i jak tylko Nikos miał pół roku, Rafał się nie bał tam z nim zostać, no to mówię, idę, wracam, żeby być tak jak zawsze wysportowaną i twardą w ciele i zrzucić tą nadwagę, bo bardzo dużo przytyłam. I pamiętam, że ja mieszkałam na czwartym piętrze, na parterze mieszkała moja koleżanka Aśka. No i ja Aśkę namówiłam, żeby ze mną chodziła. I słuchaj, to jest magia, bo ja czasami o tym mówię, jak komuś opowiadam, ale zawsze jak mi się nie chciało, to jej się chciało. I to było tak, że wiesz, ja schodziłam na dół, pukałam, Aśka, idziemy na aerobik. Nie, no daj spokój, nie chcę się. Ja mówię, chodź, nie marudź. Po czym nagle było tak, że wiesz, ja jeździłam samochodem, ja mówię, ona domofonem, bo ja się nie chciała na czwarte piętro, dzwoni, mówi, to co, schodzisz po mnie? Ty, no ja coś dzisiaj się gorzej czuję. Nie.
no weź nie rób sobie, ja już tu stoję ubrana w getry w ogóle i wiesz, czekam na ciebie. I to tak po prostu niesamowicie zatrybiło, że wiesz, obydwie wyglądałyśmy forma życia, ale przede wszystkim naprawdę się to wiesz, nie było tak, żebyśmy No obydwie więc tego właśnie, ja samego często tak miałam z wynikiem. moim mężem, że, bo ja nawet, pomimo tego, że jestem trenerką i jakby uwielbiam aktywność, to no też miewam takie dni, że mi się nie chce, nie? Ale właśnie jak się umówię z mężem, albo z koleżanką, albo z dziewczyną, no jak umówię się na trening z dziewczynami, no to głupio by było, gdyby instruktorka nie przyszła, nie? Więc no muszę zrobić ten krok, tak? No jak się już z nim umówiłam i on mówi, no słuchaj, no to idziemy, no to ja się... No to już mi głupio jest się wycofać, jak on się już przekonał, nie? Więc to jest taka ta grupa wsparcia, albo chociaż ta jedna osoba, to jest super ważne. Poza tym, często dziewczyny, które u mnie trenują ze mną, mówią, że one właściwie przychodzą jak na spotkanie koleżanek, tak? One sobie tam różne rzeczy obgadają przy okazji, pośmieją się, jest miło i przyjemnie, więc abstrahując od tego waloru fizycznego, że prawda, poprawiamy swoje zdrowie i tak dalej, no to może właśnie znajdziemy nowe koleżanki, po prostu fajne dziewczyny, fajnych znajomych. Czyli słuchajcie, to jakby ktoś chciał notować, jak ruszyć w ogóle, to pierwsza rzecz jest taka, żeby uświadomić sobie, jak bardzo to wpływa na nastrój. I spróbować, dać sobie szansę, prawda? Druga rzecz, znaleźć kogoś do pary, chociaż do pary. Czyli powiedzieć, słuchaj, ja chcę zacząć coś robić ze sobą, czy ty będziesz ze mną chodzić jako support, jako wsparcie, czy będziemy się razem wspierać. I zawsze myślę, że można nawet dać jakieś ogłoszenie. Wiem, że niektórzy tak zawiązują znajomości na lata. Kolejna rzecz to miejsce, do którego pójdziemy. Sprawdzamy, czy nam Tak. pasuje, czy nie, bo to też powiedziałaś na początku, tak? Żeby zobaczyć, czy ta aktywność nam pasuje. No i też możemy poznać kolejne osoby, więc nie siedzieć w kącie czy w ostatnim rzędzie, tylko jednak starać się wyjść do ludzi. No to No już mamy swoje tak, aż dokładnie. cztery punkty, Czasem nie? też miejsce jest ważne, czyli idziemy do, nie wiem, nowego fitness klubu, dajmy na to, no i jeden nam nie pasuje. No to idźmy do innego, nie zrażajmy się. Idźmy do jednego instruktora, do drugiego instruktora, bo to, że akurat dany instruktor prowadzący konkretne zajęcia nam nie podpasował, no tak się może zdarzyć. Jesteśmy ludźmi, czasem no po prostu nie mamy ze sobą flow i tyle. Ale próbujmy, no. Teraz jest też morze możliwości, jeśli chodzi o internet przecież. Jeżeli się wstydzimy, bo właśnie, bo może powiedzmy, no któraś pani jest nieco chrąglejsza, ale w ogóle się tym nie przejmujcie, bo jakby z mojego punktu widzenia to w ogóle nie ma znaczenia, ale no dobrze, no to odpalmy ten internet, tak? Tam też jest tyle treningów, z których można skorzystać i to jest to takie moje ostatnie odkrycie, nie zamykajmy się na ramy czasowe, czyli wiele pań mówi, o Jezu, ale to ja nie mam tyle czasu, bo dzieci, bo tam praca, bo mnóstwo rzeczy mam do zrobienia, ale nie fiksuj się na to, że musisz ćwiczyć godzinę. Niech to będzie 15 minut. Czasem właśnie wykonanie tego Fajne, pierwszego kroku jest fajne. najtrudniejsze. Jak już się znajdziemy na tej macie, jak już zaczniemy ćwiczyć, cokolwiek robić, pójdziemy na spacer. Dobra, idę na 15 minut. Ale okazuje się, że jest fajna pogoda, się miło spaceruje i się nagle robi pół godziny. Prawda? Ja często nawet sama siebie oszukuję w ten sposób, że odpalam właśnie jakiś tam trening albo sama sobie układam i tak, dobra, to zrobię cokolwiek, tak, no, żeby odfajkować dzisiaj. No i właśnie jak już się rozkręcę, to czasem z tych 15 minut wychodzi nawet 45 albo i nawet godzina. Więc ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, potem już leci. Natalka mi tu napisała, żeby poruszyć temat kortyzolu i endorfin. No właśnie, bo trochę wiemy na temat tego wydzielania, no my może wiemy właśnie, czy nasi widzowie wiedzą, ale są to tak zwane przeciwstawne hormony, można powiedzieć, prawda? Czy możesz coś więcej powiedzieć, jak to właśnie się odbywa w tym naszym ciele z Ja kortyzolem, nawet z hormonami popełniłam jakiś stresu? czas temu wpis na ten temat, ale nie wszyscy mnie znacie, więc przypomnę. Generalnie kortyzol to jest hormon stresu, który mamy naturalnie w organizmie, on się wydziela. On ma tak, że ma najwyższy pik rano, bo przygotowujemy się do walki, w sensie nasze ciało przygotowuje się tak jakby do walki. Ten dzień ma nastać i musimy iść do pracy, z różnymi rzeczami się zmienić, więc on jest najwyższy wtedy. A potem z biegiem dnia on spada. I warto sobie to uświadomić i
w ten sposób również dopasować często aktywności. I jakby życie nam nie sprzyja troszeczkę w obecnych czasach, wiele rzeczy nas stresuje. No i właśnie ten kortyzol w związku ze stresem się nam podnosi, tak? Są osoby, które po prostu są nerwusami, więc automatycznie mają zawsze ten kortyzol troszkę podwyższony, albo czasem wystrzelony w kosmos wręcz. I z tego powodu też różne problemy zdrowotne nam się mogą pojawiać. Więc To poczekaj, dobra. wkroczyć tutaj, kochana, sorry, ale tak, jeżeli będziemy myśleć, że to jest przyczyna leży na zewnątrz nas, czyli że czasy nam nie sprzyjają, a kortyzol coś tam, bo mamy taką naturę, to nie jest w ogóle tu nie ma sprawczości dla mnie. Przepraszam, że tak mówię, ale wiesz, ja jestem zdania, że stres to jest reakcja wewnętrzna, że to, co stresuje kogoś, to druga osoba nawet nie obróci się w tą stronę. Wiesz, o co chodzi, nie? Więc mamy w moim odczuciu i będę się upierać, i to chcę komunikować zawsze, w każdej rozmowie, nawet takiej, wiesz, jest kochaną osobą bardzo energetyczną jak ty, że stres to zjawisko wewnętrzne. Czyli jeżeli bardzo stresują cię rzeczy zewnętrzne, to znaczy, że to jest stłumione w twoim wnętrzu. Jeżeli ktoś jest taki, kto nas słucha, nie mówi o tobie, tylko ogólnie, tak, do słuchacza. Więc weź sobie do serca to, że trzeba popracować z tym stłumieniem wewnętrznym, tak? Z poziomem zdenerwowania w środku. Właśnie nie ma tak, że my mamy pewną skłonność jako osoby posiadające gorące wątroby, ale nie podgrzewajmy tych wątrób dodatkowo, tak? Bo to jest zawsze takie zamknięte koło. Im więcej złości, tym bardziej ta wątroba cierpi. Im więcej ta wątroba cierpi z powodu smażonego, grillowanego jedzenia, ostrych przypraw, dużej ilości jakichś tam kiełbas i takiego przetworzonego jedzenia, no to tym więcej będzie tej złości nam wywalać, tak? Czy tam alkohol też tak robi, czerwone wino też zagrzewa naszą wątrobę do walki, nie? Więc są takie przyczyny, ale to my decydujemy, co jemy. To my ostatecznie decydujemy, czy się wkurzymy, czy nie. I tak samo Tak, z tym stresem, mówi nie? się też, Więc to że fajnie, jeżeli uświadamiamy sobie to, albo no nie wiem, w badaniach nam wyszło, że ten poziom kortyzolu mamy jednak podwyższony, żeby na przykład właśnie wdrożyć medytację, techniki oddechowe, tak? Czyli my możemy coś z tym zrobić. Ważna rzecz, chciałabym o tym bardzo powiedzieć, bo my często, szczególnie panie, myślę, kiedy chcemy schudnąć, uważamy, że musimy sobie dowalić treningami. Bo jak sobie nie dowalimy treningami, to no nic się nie zadzieje. Ja muszę wyjść nieżywa z sali ćwiczeń, żeby coś się wydarzyło. No i wtedy właśnie może się okazać, że nasze ciało mówi: ale mnie się to nie podoba, nie rób mi tego. Ja nie jestem na to gotowa. I ten kortyzol nam idzie w górę. To jest też częsty błąd osób ćwiczących, że no, mamy mnóstwo życiowych zadań do wykonania. I teraz no, ten trening mi wpada no, o 20, o 21. No i często ludzie, no właśnie, no, jak ja poleżę sobie na macie do jogi, to nic się nie wydarzy, trening się nie wydarzył. Więc ja muszę iść, nie wiem, na przykład na crossfit albo na jakiś bardzo wydolnościowy trening. No i co się dzieje? Podbijam sobie ten kortyzol. Zamiast się wyciszać, to ja mam pik, tak? I owszem, ciało jest zmęczone, teoretycznie, ale tam w środku wszystko buzuje. I to jest czasem powód tego, że nie możemy schudnąć, bo jak mamy podwyższony poziom kortyzolu, to również też zatrzymuje nam się woda w organizmie. I to nie jest do końca tak, że my jesteśmy grubi, bo jesteśmy grubi, tylko właśnie woda się zatrzymuje. Albo ćwiczymy, ćwiczymy i nie widać efektów sylwetkowych treningu, ano dlatego, że nie budują nam się mięśnie, tak jakby mogły, bo ten trening jest zbyt intensywny. Więc też przed tym przestrzegam. Oczywiście jest, z tego co ja czytałam, około 10% populacji, które dobrze reaguje na bardzo intensywne treningi między 19 a 21, ale to jest tylko 10% populacji. Pozostali z nas muszą jakby dopasować rytm nasz życiowy i ten treningowy właśnie do tego, jak funkcjonuje nasze ciało. Jak mamy sobie pomóc tymi treningami i do czegoś doprowadzić pozytywnego,
No to z rozmysłem bym powiedziała. Fajne. Fajne rzeczy mówisz, fajnie. To czy ja podaję, bo ja będę tak skracać to, co nasza Karola mówi. Czyli tak, nie upierajcie się przy czasie trwania. Myślę, że to prostsze jest chyba z internetem, czyli właśnie jak wybieramy jakieś nawet darmowe treści albo jakieś takie streamingowe ćwiczenia, no to można faktycznie przerwać po tych 15-20 minutach. No, jak się dziś idzie, no to trochę trudniej wyjść z różnych powodów, tak? Pierwsze to zapłaciliśmy, drugie to wiesz, co ludzie powiedzą, więc mogą się osoby jakoś krygować. No ja bym powiedziała, że to nie ma znaczenia, co ludzie powiedzą, ważne jak się czujesz. No i kolejna rzecz, to powiedziałaś o czasie trwania. Ja mogę powiedzieć o sobie, ja wolę to zrobić rano. Generalnie. Mam także rano, mam znacznie więcej energii. Potem w ciągu dnia ta energia troszeczkę mi spada chwilami. Teraz znowu mam dużo energii, aż chcę iść już 22 do łóżka. I nie wyobrażam sobie ćwiczyć 20 czy 21. I jakby mam świadomość, że nigdy tego nie będę robić, bo to nie jest dla mnie. Więc na tyle znam swoje ciało. Najfajniej dla mnie jest pójść z samego rana i zrobić trening tak, żeby już mieć po prostu na cały dzień, wiesz, tą trudną rzecz zrobioną. Tym bardziej, że ja mam po treningu z kolei wyrzut właśnie endorfin i bardzo dużo. Dzisiaj była moja 11, też fajna godzina. Trochę za dużo już ludzi jak dla mnie, nie? Ale miałam bardzo mocny trening, w związku z tym wyszłam mega zadowolona. Na miękkich nogach, ale z bardzo dużą ilością energii. Więc trzeba dopasować do siebie i do trybu pracy. No bo powiedzą pewnie dziewczyny niektóre, no kurczę, ale ja idę na 6 rano do pracy, no to kiedy? No właśnie, co radzisz takim dziewczynom, które od 6 czy od 7 No to rano pracują? ja bym powiedziała tak, że mogą mimo wszystko dać sobie te 10-15 minut rano, mogą spróbować. Jak się nie uda, to trudno. Ale na przykład mogą spróbować też zamienić coś. Ja mówię często o tym, że no dobrze, jedziesz samochodem do pracy, no to zaparkujesz ten samochód trochę dalej, zrób spacer do pracy, kawałek. Albo jedziesz tramwajem czy autobusem, znowuż wysiądź ciutkę wcześniej, tak? Ale zaplanuj to też, no bo wiadomo, że jak się spieszymy do pracy, no to zegarek jakby jest nieubłagany, tak? W drugą stronę, okej, rano nie znalazłam czasu, no to być może zrobię to zaraz po pracy. To jest też taki fajny tip, moim zdaniem, że znajdź sobie, jeżeli chodzisz na treningi zorganizowane, znajdź sobie trening po drodze z pracy. Czyli, że nie wiem, o 16 kończę pracę, no to powiedzmy 16:30, 17 melduję się w fitness club, już idę z ciuchami do pracy nawet, tak? Czyli, bo często jest tak, że jak wracamy do tego domu, to już się tak rozleniwimy, już tak nam się niewiele chce, już ten obiad zjemy, no to potem musi się strawić, no tam masę rzeczy trzeba jeszcze zrobić. A jak sobie raz, chociaż zacznij od raz w tygodniu, to już jest naprawdę dużo, jestem żywym przykładem tego, że to też naprawdę jest w stanie cokolwiek zmienić. Zacznij od raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, ale niech to będzie, i to jest słowo klucz, regularnie. Nie róbmy zbyt. No, jak już robisz, to sobie rób, ale jakby ta regularność nas doprowadzi do tego, że będziemy w dłuższej perspektywie po prostu zdrowe i będziemy się lepiej wyglądać i lepiej czuć. I tak. Dobrze. Powiedziałaś, kochana, o tym, że jesteś żywym przykładem tego, że raz wystarczy, to koniecznie rozwiń ten temat, no bo jesteś trenerką, w związku z tym ćwiczysz znacznie częściej niż raz w tygodniu. To tak zaczynałaś, raz Zaczęło w tygodniu? się od aeroboksu, ponieważ ja bardzo lubię takie intensywne treningi, a i chodziłam tylko w soboty. Tylko w soboty, raz w tygodniu, tam wtedy moja ulubiona trenerka prowadziła tylko raz w tygodniu zajęcia i tak było. Potem z kolei było tak, no aeroboks się jakby rozwiał, ale z kolei trafiłyśmy z koleżanką na jogę. Obie nas bolały plecy. No nie mogłyśmy wysiedzieć 8 godzin w biurze, na koniec. I poszłyśmy na tą jogę. I chodziłyśmy naprawdę, uwierzcie mi, tylko raz w tygodniu, ale gorliwie. Tydzień w tydzień. Musiała się zdarzyć jakaś, wiecie, katastrofa. Na zasadzie bardzo byłyśmy chore albo cokolwiek innego, nie wiem, tramwaj nie dojechał. Ale chodziłyśmy faktycznie raz w tygodniu, równo rok. Znaczy potem ja zostałam koleżanka, tam różnie było, ale tylko raz w tygodniu. I po pół roku rozmawiamy ze sobą i tak, słuchaj, bolą cię te plecy jeszcze? No nie. No mnie też nie. Także naprawdę, i to było tylko raz w tygodniu.
Super, super. A powiedz, co byś jeszcze doradziła, kochana? Czyli mamy już sporo rad, mam poczucie takie, że można z tego zrobić już jakąś małą listę. To załóżmy, że teraz ktoś nas słucha i sobie myśli, kurczę, no fajnie te dziewczyny gadają, też bym zaczął się ruszać. To co ma zrobić, żeby zrobić to jeszcze dzisiaj? Bo wiesz, jestem zdania, że jak ktoś po taką decyzję podejmie i coś dzisiaj zrobi, to jest szansa, że to faktycznie Dzisiaj, zrobi. jeżeli mamy godzinę prawie 20, więc już wchodzą w grę, tak jak mówiłam, już tylko takie delikatne aktywności, nie szalejemy. Niech to będzie, jeżeli nie pada ci za oknem, idź na spacer. Idź na półgodzinny spacer. Po prostu, nie wiem, weź męża, dzieci, koleżankę, kogokolwiek i idź na spacer. Obgadaj, że ej, może od jutra startujemy. Czyli to już będzie dzisiejsza aktywność. A jutro naszykuj sobie matę, strój do ćwiczeń, żeby może spróbować rano coś podziałać. Ja wiem, że ty teraz zrobiłaś takie wyzwanie poranne. Nie zgadywałyśmy się, ale ja też robiłam takie, tylko 2 miesiące to trwało. I właśnie, i te poranki naprawdę robią mega robotę. To się nam wydaje. Też właśnie, bo czasem my się za bardzo chyba karzemy, mam takie wrażenie. A jeżeli nawet to nie będzie każdego dnia, chociaż obie wiemy, to robi robotę, ale to jak jakiś dzień wypadnie, to okej, okay, to no jeden wypadł, ale idziemy dalej, tak? Nie skupiamy się na niedobrych rzeczach, Tak. tak? Czyli co nam się nie udało, tylko co nam się udało. Po prostu. Tak. Koniecznie sobie wybaczać błędy. Wiesz co, bo to jest to opaczne rozumienie dyscypliny. Dzisiaj rozmawiałam z przyjaciółką, szykujemy też różne takie, wiesz, ważne rzeczy. Moja społeczność w marce osobistej głównie pyta o temat emocji. Faktycznie, chociaż ja pokazuję medycynę chińską, też dużo medycyny chińskiej. No i rozmawiałyśmy na temat nawyków, dyscypliny, czy uczyć tego, i że nie ma w tych wszystkich kursach, nawet jak coś jest, to że nie ma elementu właśnie emocji. No bo się pojawiają, wiesz, potknięcia, potknięcia, potknięcia. No i według mnie, to się bardzo przydawam też do sportu, najbardziej kluczowe jest umiejętność wybaczania sobie szybko. Czyli nawet nie skupiania się za bardzo, tylko takie uświadomienie sobie, że my wszyscy mamy to samo ego, to tego samego skrzata, który tam umysł plus ciało, to co nami tak zarządza trochę. I ono jest po prostu, i ono będzie, ta pijana małpka w nas. I teraz, czy ja jej szybko wybaczę i pójdę znowu właśnie na ten spacer, czy na te aktywności, czy będę teraz, wiesz, kopać tą małpkę, no to jest ten wybór pomiędzy tym, czy mi się uda być zdyscyplinowanym, czy nie. Jasia mówi do mnie, wiesz, no bo ty. Bo tobie tak łatwo, bo ty jesteś bardziej zdyscyplinowana niż większość ludzi. No ja nie wiem, bo mi się nie wydaje. Ja nie uważam siebie za zdyscyplinowanej. Raczej się surowo oceniam, a potem sobie myślę, no kurczę, ale robię tyle rzeczy, pomimo. Nie? I właśnie mój klucz, moja tajemnica jest taka, że ja się potykam, wiesz, wstanę później niż chciałam, czegoś nie zrobię, pomimo że mam napisane w planie, a potem sobie myślę, okej, wybaczam sobie i dalej robię. I to jest chyba klucz, szczególnie właśnie, jak powiedziałaś, dziewczyny, kobiety mają takie różne swoje, bardziej tak się potrafią piłować, zupełnie niepotrzebnie, to nie jest w ogóle wspierające, tak bym powiedziała, nie? I wyważyć pomiędzy pobłażaniem sobie, Tak. nie? Że jutro jest zawsze dobre. Jak szybko, jak myślisz, jak szybko są benefity z ruchu? Czyli zaczynamy się ruszać, wiesz, idziemy te pierwsze kroki na ten spacer. Ja w ogóle polecam spacer. Nic nie kosztuje, zero wymówek, bo nie musicie płacić za to. Możecie w każdej chwili wyjść, pomaszerować. To kiedy przyjdą te pierwsze benefity? Także ktoś może powiedzieć: OK, No zaczynam to się też trochę trochę lepiej zależy od czuć. każdego z nas. No, jesteśmy inni, tak? Ktoś wyjdzie na ten spacer, spotka go piękna pogoda, nie wiem, dostrzeże śpiew ptaków, otoczenie i już będzie miał uśmiech na ustach, bo myśli sobie, kurczę, jak fajnie, Boże, ja tyle nie spacerowałam po tym parku, co to mam tu go obok siebie, jak tu się dużo pozmieniało. A ktoś będzie potrzebował trochę więcej czasu, tak? Ktoś będzie miał tak, że nawet po takim wydawałoby się przyjemnym treningu czy aktywności, nadal będzie troszeczkę zniechęcony, tak?
No bo to jeszcze nie jest jego. On się musi do tego przekonać. Więc to będzie bardzo różnie. Ale wydaje mi się, że nawet jeżeli to będzie na poziomie nieuświadomionym, to wydaje mi się, że to będzie od razu. Okej, super. Mi też przyszły teraz takie rzeczy do pamięci, jak czytałam biografie czy książki ludzi, którzy dokonali zmian w swoim życiu, to często pisali o tym, że wiesz, podjęli decyzję, wyszli z domu, założyli jakieś tam buty sportowe, jakie mieli, bez znaczenia. I ten pierwszy ruch, ten pierwszy marsz, czy ten pierwszy bieg był trudny dla nich, bo myśleli, że pobiegną teraz, wiesz, poczuli wenę, po czym przebiegli 500 metrów i mało nie umarli, nie wypluli płuc, ale na drugi dzień znowu wyszli, przebiegli 600 metrów i że to był ten moment decyzji i przemiany. I często to jest związane właśnie z ruchem, bo potem szły kolejne rzeczy, tak? Czy rozstanie z nałogami, wiesz, jakby relacyjne rzeczy, finansowe, ale pierwsze to było właśnie te dreptanie czy bieganie. Masz takie historie w swoim Wiesz co? otoczeniu? Nie, ale właśnie dobrze, że powiedziałaś o tym bieganiu i tym dreptaniu, bo czasem ludzie mówią, że idą sobie przewietrzyć głowę. I właśnie, i to trochę O, tak super. jest, że okej, niektórzy włączają sobie muzykę i starają się może trochę odciąć, ale z drugiej strony te procesy myślowe gdzieś tam nadal są. Często sobie różne rzeczy układamy. Ja często, jak idę, bo ja mam psa, więc ja regularnie spaceruję codziennie z nim. I w trakcie tych spacerów ja sobie też o różnych rzeczach rozmyślam. I czasem właśnie też myślę o tym, Boże, co bym chciała zmienić? Gdzie bym chciała być, co bym chciała robić, więc myślę, że to jest taka trochę czasem może autoterapia, nie? Podczas takich aktywności. Taka medytacja w ruchu właśnie. No dobrze, to na koniec powiedz, jaki ruch ma związek z dietą? Czy to jest tak, że jak zaczynamy się ruszać, to zaczynamy lepiej jeść? Czy jak zaczynamy lepiej jeść, trochę ciało jest takie, wiesz, czystsze, umysł czystszy, to chce nam To się też znowu ruszać? Jak bywa to ocenić? różnie. Ja znam ludzi, którzy biegają i mają koszulki z napisem biegam, by jeść więcej ciastków. To niekoniecznie. Ale myślisz, że to prawda, że To faktycznie znaczy, tak ja lubią znam te jednego ciastki? faceta, który biega dlatego, że uwielbia jeść i wie, że gdyby nie ruszał się, to byłby kuleczką. Więc to jeden przykład taki znamy na pewno. Znam też przykłady takie, które jakby, no dobra, ja sobie spaliłam, to teraz mogę wrzucić, prawda, coś tam. Natomiast myślę sobie, że zazwyczaj jest właśnie tak, że to idzie w parze. Czyli jak ja już się ruszam, to ja nie chcę sobie jakiegoś niezdrowego jedzenia, które będzie mi pogarszało już moje poprawione zdrowie, po prostu nie będzie tego rujnować, tak? Z drugiej strony, czasem jest tak, że ktoś zaczyna od diety, bo nie lubi się ruszać, nie? Ale wszyscy jakby są jednomyślni pod tym względem, że to trzeba łączyć. Tak? Że aktywność w połączeniu z racjonalną dietą, ja generalnie nie lubię słowa dieta, ale niech będzie ta dieta, tak? Sposób żywienia, to daje nam idealne kombo, bo mamy więcej siły, jeżeli lepiej jemy, nasze ciało się lepiej czuje, nasz brzuch się lepiej czuje, a jak wiadomo, jelita są naszym drugim mózgiem, więc to się wszystko ze sobą łączy i często jest też tak, że no tutaj jeszcze dochodzą różne suplementy, prawda? No bo jak już odkrywamy, że nasze ciało od środka się zaczyna poniekąd leczyć, to chcemy mu jeszcze więcej dać, tak? Myślę, że niewiele przypadków, które po tym, jak wyjdzie z treningu, zaraz idzie do cukierni. No bo po prostu trochę szkoda, nie? Tak. No takie ludzkie to jest, nie? Żeby nie zaprzepaszczać właśnie tego, co się udało osiągnąć. No, masz rację, że to jest różne, różnie, ale chyba szkoda by było. No dobrze.
Czy coś byś jeszcze dodała, kochana? Masz jeszcze jakiś pomysł, jak ci nas słuchają? Wiecie co, wykorzystajcie lato, bo lato to jest taki moment, że automatem, tak, dzień jest dłuższy, więc mamy więcej czasu na te różne aktywności. Mamy dzieciaki często, czy jesteśmy rodzicami, czy jesteśmy babciami, dziadkami. Wykorzystajmy to. Mamy okazję do spotkania się ze znajomymi. Może niekoniecznie musimy iść na piwo, a możemy po prostu się spotkać na spacer. Albo możemy pojechać gdzieś na wycieczkę rowerową. Są też takie aktywności, których jakby nie robimy przez cały rok, no bo ja na przykład, ja lubię bardzo jeździć rowerem, ale no zimą niekoniecznie. Więc skorzystajmy z tej aury, którą mamy i wykorzystajmy ją po prostu na maksa. Okazuje się, że nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja sobie ostatnio to uświadomiłam, że jak byliśmy dziećmi, to wiem, że oczywiście mieliśmy wtedy inny metabolizm i tak dalej, ale zdarzało się tak, że po wakacjach wracaliśmy i nagle, nie wiem, było pół Kaśki, pół Adama i nagle dzieci chudły. No dlaczego? No dlatego, że miały więcej ruchu. Jemy wtedy latem trochę inaczej niż zimą. Też to jest pewnie intuicyjne, ty coś na ten temat więcej wiesz. Ale i wykorzystajmy ten moment, że to tak się może zadziać też jak jesteśmy dorośli. Może nie będzie pół nas, zresztą czasem po prostu nie potrzebujemy tego, ale skumulujmy tą energię przez wakacje, żeby jakoś potem zimą było nam też łatwiej. Poza tym, jak już się rozpędzimy, to może się nie zatrzymamy na jesieni. Może to pójdzie jak taka potem kula śniegowa, nie? I się jakoś do tej wiosny dotoczymy i znowuż będziemy mieć taki jeszcze większy zryw do tego, żeby się ruszać. I cały czas ten poziom naszych endorfin będzie w miarę na podobnym poziomie, znaczy tak, no na poziomie, poziom endorfin na poziomie, podobnym poziomie. A z kolei kortyzol nie będzie nam tak skakał, nie? Super pomysł, w ogóle super, że to mówisz. Ja też tak zachęcałam osoby, które chodziły ze mną w wyzwaniu Róż Dupkę, bo teraz jest po prostu łatwiej. Są dłuższe dni, rano jest też troszkę łatwiej wstać. W ogóle wprowadzenie tego nawyku wczesnego wstawania też was bardzo, bardzo zachęcam do tego, dlatego że jak wstaniecie rano, to jednak dzień się robi dłuższy. Jak się wstaje o tej 5:30, ja rozumiem, że dla niektórych to jest środek nocy, tylko zobaczcie, jak bardzo skraca się dzień, kiedy my nie wstajemy rano, kiedy wstajemy później. Naprawdę skraca się dzień, nie? No, a tutaj rano już można zrobić te aktywności też takie, żeby poruszyć ciałem. No i jeszcze od Karoliny mamy tyle dobrych rad, ale ten właśnie ta informacja, żeby teraz nabrać rozpędu, dobry moment też, żeby wyrobić tak, sobie nawyk. Tak, tak, bo to już też zostało obalone, tak, że nawyku się nie wyrabia przez 30 dni, bo to znowuż każdy jest inny i potrzebujemy czasem dużo więcej czasu, ale dajmy sobie tą szansę, no spróbujmy chociaż, no chociaż podejmijmy tą rękawicę, no. Tak, jako dorośli ludzie. Słuchaj, coś tu tak ładnego widziałam, piękniego, Aqua Pure Energy. Proszę, jakie fajne konto. Ruch to również piękny impuls rozwoju dla układu nerwowego. Rzeźbimy nasz układ nerwowy przez doświadczenie najlepiej w ruchu. To jest prawda, bo jak powtarzamy pewne czynności, tak, nawet ruch, ja dzisiaj trenowałam trochę łopatki, jakieś takie rzeczy, bo z racji ilości pracy, no to zamykam, ale też dzieciństwa trudnego, więc zawsze miałam takie troszeczkę zapadniętą tą klatkę. I teraz widzę, że i to jest kwestia właśnie tych zwojów w naszym mózgu i tych ścieżek neurologicznych, tak? Że jednak pamiętam o tym coraz częściej, żeby te ramiona do tyłu pociągnąć. To jest tylko kwestia właśnie powtarzania. Trening czyni mistrza, jest coś w tym naprawdę. Teraz mi jeszcze przyszło na myśl, że dobra, słuchajcie, a jeżeli bardzo już wam się nie chce wcześniej rano wstawać, ale no jednak musicie wstać do pracy, to może włączcie sobie ulubioną muzykę i potańczcie rano. 5 minut, jedną piosenkę. Super. Fajne. No widzisz, tutaj Rafał pisze o klubie 555, to akurat miałam też live'a z Dominiką Żak, z Madzią Pawłowską i właśnie z Fryderykiem Karzełkiem. Ostatnio u Fryderyka zajrzałam do niego, żeby posłuchać, co on tam mówi rano. No ja już mam rano rytm swój ustalony, robię swoje rutyny, wszystkie rutyny wdzięczności, takiego wysyłania miłości i tak dalej, więc mam co robić, ale
była to dla mnie przyjemność. I dzisiaj sobie tak pomyślałam, że jak zrobię jeszcze wyzwanie, to będzie to ruch plus wspólne wysyłanie miłości innym i wdzięczność. Takie praktyki zen trochę. Więc może to połączymy. No dobrze, kochana, jak zwykle energia z ciebie tutaj, wiesz, bucha na wszystkie strony. Bardzo ci dziękujemy. Zapraszamy wszystkich oczywiście do Karoliny na jej konto. Czy ty dajesz jakieś ćwiczenia na Instagramie? Robię live'y, bo wiem, że dziewczyny tego potrzebują, ale też wrzucam rolki. Live'y teraz mam przeniesione do takiej zamkniętej grupy, ale rolki pojawiają. Teraz trochę też mówię o tym, czym jest slow jogging, bo nie wszyscy wiedzą, czym jest slow jogging. Trochę będę mówiła też o Nordic Walkingu, bo to jest też super fajna, bezpieczna forma aktywności na świeżym powietrzu. A ja naprawdę uwierzcie mi, że znaczy, zamykanie się w fitness klubach czy w domu jest okej, no każdy też ma inne potrzeby, nie? Ale jakby wystawianie się na światło dzienne też bardzo nam dobrze robi właśnie na naszą psychikę. Także aktywności outdoorowe, kiedy oczywiście jakość powietrza zimą na to pozwala. Słuchajcie, to jest super sprawa, uwierzcie. Norwegowie mówią, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Na koniec chciałabym Was też zachęcić do tego, żeby zadbać jednak o jelita w kontekście emocji. To, co Karola już powiedziała, jelita to nasz drugi mózg, są na to dowody. Są wyściełane tymi samymi komórkami, które są w mózgu i naprawdę wpływają na nastrój. Często jest tak, że jak trafiają do gabinetu pacjenci i podopieczni, którzy mają problem z emocjami, czy z układem nerwowym, czy nawet z depresją, albo stanami melancholii, no to trzeba sprawdzić, w jakim stanie są jelita, czy są nieszczelne, jak wygląda temat oczywiście makro, mikroelementów, czy też witamin, takich jak D, z grupy B, no i trzeba oczyścić ciało. I moim zdaniem my jemy wszyscy za dużo niż za mało. Pomysł, żeby jeść właśnie przez jakiś czas takie pokarmy, gdzie odstawimy ten gluten, laktozę, cukier, czyli tak jak ze zdrowej zupy produkty, ale mogą być samemu gotowane oczywiście. My jesteśmy dla tych, którzy nie mają czasu i chcą mieć szybkie efekty. Uważam, że to każdy powinien zrobić przynajmniej raz w roku, a najlepiej częściej. Więc też zachęcam Was do tego, żeby poodkładać to jedzenie na boki trochę, dać ciału odpocząć, nie pakować mu co 3 godziny, co 4 godziny jedzenia, tylko rzeczywiście zrezygnować z kilku posiłków w ciągu dnia, no i jeść troszeczkę mniej, szczególnie właśnie, tak jak powiedziałeś, latem jest to dużo prostsze, bo nie potrzebujemy magazynować tłuszczu na zimę. Pijmy tylko wodę, o tym nie zapominajmy. I latem, ani w ogóle w ciągu roku. Zresztą w ciągu roku, no ja na przykład, to też ty pewnie potwierdzisz, że z kolei zimą wody zastępuję po prostu jakimiś ciepłymi naparami, bo to tego ciało też potrzebuje. Tak, ja piję ciepłą wodę również latem. Osoby, które mieszkają gdzieś tam na pustyniach, czy nawet w Turcji, jak byłam, pomimo upału, ciepła herbata. Ciepła woda przygotowana naprawdę nas nawadnia, natomiast no, oczywiście jak ktoś ma duże gorące, już tak jest gorące, no to nie polecam picia dużej ilości gorących płynów. Super, kochana, bardzo Ci dziękuję za przyjemną rozmowę. Zaproszę Cię do autorstwa oczywiście, a później dziewczyny tu zrobią z naszej rozmowy super opis. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Do zobaczenia. Dzięki.